Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Mamy dzisiaj możliwość na żywo przysłuchiwać się temu, co opowiada tu kolega Maciek Wudzik. Kolega Maciek Wudzik, organizator wspólnego gołębnika Kosakowo. Dzisiaj ma ten dzień, kiedy jest, że tak powiem, spełnieniem całego tego sezonu na WG, który tutaj był. Mamy ostatni lot. Popatrzmy zaraz na gości, zwrócimy też uwagę, ale popatrzmy najpierw na niebo. Zobaczmy, tutaj wszędzie się utrzymuje mgła tak wysoko, chmury. Mgła od Koszalina. Oddziały stoją w Koszalinie, które nie puściły. Czyli od Koszalina jest 150 km, jest cały czas mgła. Zobaczymy. Gołębi poszło 367 sztuk. 367 w tygodniu. Ale tam jeszcze, poczekaj, tam jeszcze są gołębie hodowców, tak, z oddziału. Jest ponad 500 gołębi w kabinie. Tak. Ponad 500 gołębi w kabinie. Start był bardzo fajny, pogoda, tam też była mgliste, od godziny 8.30 zaczęło wychodzić słońce, o 9.00 puściliśmy gołębie. Ostatni raz rozmawiałem z kierowcą, to już czekali na odprawę na prom, czyli tam była wszędzie po drodze ładna pogoda. Bo powiedzmy, one były puszczane właśnie z Niemiec, z wyspy Uzedom. Tak, Uzedom. To jest 315 km, były za Uzedom, przy takim jeziorze, ładne miejsce wypuszczenia. Film nagrali? Nagrali, to będziemy go mieli. Czyli do ostatniego razu, jak z nim rozmawiałem, była w miarę ładna, bardzo ładna pogoda. Wiatr spychający tam jest w dół. Ale od Koszalina jest wszędzie o taka kicha. Ja tu jechałem też z południa, tak bardziej południowego kierunku, też była cały czas mgła. Tutaj kolega Robert, gdzie on jest, tu stoli, kolega Robert Kruk też mówił, że mgła była w okolicach Lęborka, tak? Wszystko, czyli tu wszędzie mgła. Zobaczmy przy okazji, ilu kibiców przyjechało tutaj dzisiaj. Mamy godzinę, która jest teraz? 10, 11? Nie, już jest z 11. No, to widzimy, kibiców dopisało. 11.06. No mówię, najgorsze jest to, że między tym krótkiem, tą przebieżką 90-kilometrową, która była tam bodajże we wtorek, czy jakiś tam dzień, do finału zginęło 6 gołębi tu przy gołębniku. No jastrząb na moich oczach jednego zabrał, a 5 nie ma gołębi. Zobaczymy, może coś jeszcze przyjdzie. Już nie będą brały udziału w rywalizacji na tym locie, no ale może się odnajdą. Dobrze. Czyli tak, od 7 godziny miałyby być uszczone, poślizg mamy około 2 godzin, od 9, czyli spodziewać się tak możemy, nie wiem, zobaczymy, 13, 14, coś takiego pierwsze. No to by było bardzo dobrze. Czy nie? My jesteśmy optymistami, wierzymy, że tutaj będzie można te gołębie przylot obserwować. Leciały w różnych warunkach, leciały przy takich mgłach, leciały przy deszczu. No widzieliśmy właśnie, przy deszczu tutaj też ulewa była. Myślę, jak tam nie wpadną w jakieś inne gołębie z innych oddziałów i się nie zetną, bo oni jeszcze praktycznie nie puszczają, jak zaczną puszczać i one zaczną wpadać w jakieś tam duże ilości gołębi, może być kiepsko, ale jeżeli tego nie ten, to powinno być w miarę. No, tutaj się jeszcze pytamy kibiców, macie tutaj gołębie swoje jakieś? Tak, tutaj kolega skąd jest, jakie oddziału? Oddział Dobre Miasto, Straszyński Romek. Tak, i tak się nazywa właśnie drużyna, czy też jakaś ukryte są? Nie, jest ukryte, tak się nazywa. Tak się nazywa. Ile gołębi poszło tych tutaj? 2 poszło na finał. I tyle było wcześniej? Były 4. 4, czyli połowa. Tutaj Łukasz też, ile miałeś gołębi? 5 gołębi, 5 w finale. No widzimy, przypomnijmy, Łukasz kiedyś, jego gołąb w Rogowie chyba zgodnił. Samochód wygrał, tak? Nie, 60 tysięcy. W drugim roku też był pierwszy z 300, ale tam były mniejsze pieniądze. Czyli tutaj kolega jest weteranem, można powiedzieć, wspólnych gołębników z tymi zwycięstwami. Tutaj zobaczymy dalej. Tutaj kolega też ma jakieś gołębie tu? My razem z Właśnie. I tu wy macie pod jakim nazwiskiem? Seroka Grochowski. Tak, rozumiem. A kolega? Kolega oddział Korsze pod nazwą drużyny BKT. 4 gołąbki wystawione, do finału 3. A oddział Korsze to powiedzmy chociaż Korsze, jaki to jest numer? Okręg Olsztyn, 383. 383, no to gratulujemy. Tu mamy też innych kolegów, o tu kolega Robert siedzi, Robert Kruk. Ile masz tych gołębi tutaj? Mamy wspólnie z Krzyśkiem 5 gołębi teraz. I teraz poszło 5? Tak, też 5 poszło. Też tu kolegę w zeszłym roku tutaj też pamiętamy. Tak, nabył. Dał 3 i kuzyn jeszcze dał też 3. Tutaj możemy się wszystkich zapytać praktycznie, bo zawsze ktoś te gołębie jakieś tu ma. My będziemy tu patrzeć w tą stronę, tu ze wszystkich stron, żeby tylko te gołębie przyleciały. O, zobaczmy. No, zobaczymy to wszystko. To będzie wszystko zależało od pogody. No właśnie siedzimy tutaj w oczekiwaniu na przylot gołębi. Zobaczmy, kibiców jest coraz więcej. Każdy jest pełen optymizmu, że jego gołąb tutaj się znajdzie szybko. Widzimy, kolega Tadeusz Woźniak się pojawił nawet. O,
Prywatnie czy służbowo, Tadeusz? Służbowo i prywatnie. Także w hodowcy będziemy mogli poczytać. Mistrz okręgu przedstawi się, proszę bardzo. Tak, z jakiego oddziału? Kartuzy Żukowo, to jest 078. Gratulacje. Pierwszy raz mistrzem okręgu kolega jest? Tak. No to tym bardziej. Gratulujemy. Czy kolega ma tu gołębie? Nie. Żadnych. Aha. Tutaj. To kibicujecie razem. No i dobrze. Ile tych gołębi poszło? Nie ma. Zginął wcześniej. A wcześniej zginął. Aha, czyli tylko kibicować, takie suche kibicowanie. Tutaj kolega. Tu kolega ma? Ile? Jednego. Jak się nazywa? Lasysta Michał. Jaki oddział? Też ten sam? Ten sam oddział. Czyli mogę powiedzieć Kaszuby. Kaszuby to jeszcze kolega Darek draft. O, kolega też z Kaszub? Tak. Widzimy. O podniebienia nie pytam, proszę zauważyć, nic kompletnie. Spokojnie. O, i czekamy, jest godzina, która teraz? 12:37. Ale po mistrza okręgu, no, mam taką satysfakcję, nie wiedziałem, a teraz dziękuję. No, jeszcze raz. Ale jeszcze ja zapytam się, bo może teraz w zeszłym roku, przypomnijmy, kolega łóżko polowe sałciowe do gołębnika wstawił, czy nie? Nie wstawię, bo nie, wyniki moje gołębie, jak siadają, to zieją, jakieś drogi oddechowe są zatkane. No. Czyli tego łóżka polowego nie będzie? No zobaczymy. Popatrzymy teraz tutaj, pogoda czy się zmieniła. Na razie jest to samo. Niebo zachmurzone, nie ma nic niebieskiego, same chmury. Jest, jak się nazywa, tylko jeszcze mgły trochę się utrzymują. Gołębie, o której tak rokujecie, że będą? Z 5 godzin, czyli od 9 plus 5, 14. No to jeszcze troszeczkę przed nami jest, także dobrze, że jeszcze poczęstunek jest tu i ciasta. Trunki też są różnego rodzaju. Tak. Właśnie czekamy na przylot gołębi właśnie. O, popatrzymy. Może coś się tutaj zaraz pojawi. To tutaj popatrzmy, wprawdzie trunki są, ale nam się zaczyna w oczach dwoić, ale tutaj tu kolega mówi mistrz okręgu, ale tutaj brata ma, zobaczmy, bliźniak, tak? Brat bliźniak? No widzimy, jak się kolega na imię, czas imię? Czesław. Czesław i? Mirosław. Mirosław. Ale Mirosław dumniejszy, ten jest właśnie. A kto starszy? Prawdopodobnie ja. Prawdopodobnie. Aha, nie jest to znane do końca. Nie, bo tyłek nie boli. Rozumiem. Czyli tutaj powiedzmy, że czyli mistrzami okręgu jesteście jako tandem, jako tak. Spółka. I w jakiej miejscowości macie gołębie? Bo teraz tak nie wiem, z kim tu rozmawiać. Brodnica Górna. Brodnica? Górna, tak. To jest nad jeziorami tutaj, wiem, tam. Tak, bardzo ładne jeziora, tam kiedyś nawet kajakiem przepływałem. Po jeziorze sobie, pamiętam. Także gratulujemy jeszcze raz. I to brata nie pominęliśmy. Nic. Patrzę, mamy beczkę z wodą. Woda ze źródła jakiegoś tu jest pewnie. Zobaczmy, jak ładnie wygląda. Gołębi wprawdzie nie ma, ale za to mamy dużo chętnych do posmakowania. Zlichenia. Tak właśnie. Z herbatą. Także mamy. No patrzmy. Pomału. Kibice tutaj wstają, patrzą. Może coś się uda zaobserwować. Jest godzina pierwsza. Miałyby prędkość około 80 na godzinę. To chyba trochę jeszcze dużo. Tutaj wszyscy tak spodziewają się około godziny drugiej. Prawda, Jerzy? Tak, jest nagroda. Tak jest. Dlatego, który... to zobaczy pierwszego gołębia. Ale ona jest tutaj do wykorzystania na miejscu. Tak jest. To jest ten mankament trochę, ale... Ja chociaż nagrody nie zdobędę, ale po prostu... No, wykorzystasz. I mam taką satysfakcję. O właśnie. Dobrze, popatrzymy. Czekamy. Kibice co chwilę przybywają, coraz więcej ich jest. No to dobrze, właśnie. Tutaj wielu hodowców ma teraz dzisiaj czy koszowanie, czy też lot, ale postanowili poświęcić czas i tutaj przyjść pokibicować. O, pomału. Liczymy, że się gołębie zaczną pokazywać. Tutaj kolega Maciek, widzę, zdenerwowany. Papierosów ile już spaliłeś dzisiaj? O jest. Szkoda gadać. 5-6. Jakie 5-6? 15-20. Tu zobaczmy, kibice też wszyscy już wstali, najedli się, popili troszeczkę. Wejherowie się pokazały gołębie. To jest... Powiedzmy jeszcze tak, wejherowo 20 parę kilometrów, 15 kilometrów mniej. Mniej i mieli lot z Nowogardu. Z Nowogardu, 230 kilka. Czyli około 90-100 kilometrów bliżej. No nie, są no plus, plus. Już dolot, to się pokazały gołębie, 10, ale były o 10 puszczone. Ale co po tej między tym wypuszczeniem było, no to różnie bywa. My tam na mapę patrzyliśmy pogody, tam było na tej mapie zaznaczone chmury nad Koszalinem, no, tutaj na północy bardziej, natomiast tamten teren, gdzie były wypuszczane, był bez chmur. Bezchmurny był. No.
Tutaj no nie powiem, żeby się przejaśniało, bo jest niebo takie same. Zobaczmy jak od rana. Nic nie zmieniło od rana. Kibiców tylko przybyło nam tutaj. O, coś tam widzę. O, jest jakiś gołąb, ale to chyba nie. Nie. To tutaj co chwilę jakiś gołąb przelatuje. Pojedynczy, ale to są jakichś innych lotów, ewentualnie z jakichś treningów, co tutaj się odbywają. No zobaczymy. Będziemy wszystko czekać. O, grunt, że kibice dopisali i miejmy nadzieję, będziemy mieli czemu kibicować. My się mamy pierwsze trzy gołębie. Oj, widzimy, bardzo zmęczone. Zaraz zobaczymy, czyje one są, zobaczymy. Bardzo zmęczone. Już mamy. Pierwszy to jest gołąb Smułka Sebastian, Tomasz Bobro. Trzeci Sulżycki Marek i Leszek. Bobro, Sulżycki, Smułka. Już. Pierwsze Sebastian Smułka, drugi Bobro i trzecie Sulżycki z kimś. Tam zaraz będzie na internecie. Ale muszę włączyć to. Aha, dobra, to już włączamy, ale są już pierwsze gołębie. Tam tylko kliknijcie. Łukasz, kliknij tam. Odświeżcie tylko. Zaraz przejdziemy. Także są, tak? Się w końcu pojawiły. Są tam, no. Teraz tylko klikajcie, żeby nie wygaszał się ten. Żeby się monitor nie wygaszał. 1040 metrów na minutę mają. Także Bobro Tomasz to z oddziału 0299, to od nas z Czerska. Smułka Sebastian to jest oddział 0139, to jest chyba Jaworzyna Śląska, tam. O. Są następne? O, tu. Te pierwsze były bardzo widać, wymęczone. O, jest jeszcze czwarty. Oby to był jeszcze taki zakoszowany, nie? No to będzie, na pewno. To może być jeden. Nie, tu. Dobrze, też? O, jest, widzimy. No. Tam sobie wchodzi. Wszedł. Tam kto, czy to jest? O, jeszcze piąty. Czyli doczekaliśmy się po 5 godzinach, tak, nie? 1041 metrów miał chyba pierwszy na minutę. Kto? Friszkę? Pięczkę. Ale pięczkę czy pięszkę? Zobaczmy, niech wchodzi. Zaraz tego zobaczymy sobie. Mietka tu nie ma dzisiaj. Tylko nie wiadomo, czy pięczkę, czy pięszkę. Musimy zobaczyć, bo były podobne dwa nazwiska. Wszystkie z tej starsze. Z te starsze? Nie ma żadnych. No. A zobacz, w komputerze nie ma. Zastanawia się, ale wejdzie zaraz. Już wskoczył. No niestety, zgubny nałóg, Maćka wykończy. Wprawdzie trochę emocje opadły, mam już 5 gołębi. Kolega Maciek za to ma 20 któregoś papierosa, już dzisiaj spalonego. Często już cię bierze, także nerwy są ten. Nie do opisania. No czekamy, tych gołębi, przypomnijmy, poszło 367 sztuk. 5 już doleciało. Pierwsze 3 były bardzo zmęczone, widać było. Niemniej jednak one wygrały. Gratulujemy koledze Sebastianowi Smułce. Jako pierwszego miał, drugiego miał kolega Bobro i kolega trzeci Sulżyński, tak? Żebym nic nie Sulżycki Marek i Leszek, Sławomir Szymon Pięszkę i Porowski Mariusz. Te gołębie miały, tak jak mówię, prędkość około 1032, także o, są jakieś gołębie? Nie, zobaczmy, nie. Będzie czekali, właśnie będziemy. O, także przyszły w takiej grupie, pierwsze 3 można powiedzieć, o jest, nie, to inny. Cukróweczka, tak. Właśnie, bo to, ja też lubię patrzeć jak ten przylatują, ale dzięki temu też dłużej będziemy oglądać. Przed nami jutro też jest finał. Też 3, 4. 4, ale całkowicie z kierunku innego. Nie? Przyszły teraz z nadmiasta, 4 sztuki. Omijały mgły po prostu. Tak? O, jeszcze kolejne są.
O, widzimy, siadają. Następne. Chodź, 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 chodź. No są zmęczone, trzeba przyznać to. Teraz będziemy widzieć, będziemy patrzeć. Mączyński Pasoń Augustyniak. Tak. Mączyński Bronisław Pasoń i Augustyniak Stanisław. Tam jeszcze są dwa. Dwa chyba są jeszcze nieodbite. Tak. Chodź, 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 chodź. Ty, tam im powiedz, żeby od F5 ściskali, żeby odświeżało im, nie? Bo oni tam wtedy im wygaśnie. Jak, no. Chodź, 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 chodź. Czyli jeszcze jeden jest. Te się nie kwapią, widzę na razie, ale o, wchodzą, wchodzi. Tu. O, jest jeszcze jeden ten gołąb. Oleksiak. Kolegi Zbyszka Oleksiaka, gołąb jest. Który przyleciał? Ósmy, siódmy? Dziewiąty Oleksiaka. I jeszcze jeden teraz. I Oleksiak 11. I dwa gołębie kolegi Zbyszka Oleksiaka są tu, widzę. Starkowski Krzysztof też jest. Tam będziemy zaraz widzieć. O. 9-11. 9-11. O, czekamy, czekamy. Co ciekawe, gołębie te wszystkie przyszły tutaj z tego kierunku. To jest z miasta, można powiedzieć. Tam jest Gdynia, Gdańsk, Sopot. Zobaczmy, kibice stoją tu, wszyscy patrzą. Pomachajmy, tak? Będziemy tutaj w lecie, w zimie mogli oglądać to wszystko. O, dobrze. A my sobie czekamy. Maciek to 20 tam któregoś zaraz tego skończy i następnego papierosa weźmie pewnie. Już nie pali. Już nie pali. No dobrze, zobaczymy. Dobrze. Trzy następne, ale to jeden kolegi Maćka Wudzika z tych, co były wspólnie wypuszczone. A dwa, to były trzy, a gdzie ten? Tu systemu nie miałeś włączony u siebie, czy miałeś? Miałeś, a to tam w mniejszym stopniu nas interesuje. Te z kierunku przyszły? Nie, nie. O, jest tam jeden, ale... Z powrotem. No to inny, to nie. Tych, co były z nami puszczali. Tak. O, tu jest jeden. O, drugi też jest jeszcze. O, krąży. O, się robi duży zaduch. Wprawdzie słońca nie widać, ale... Proszę mi wierzyć, taki zaduchota jest. Nie ma, zobaczmy, żadnego wiatru. Kiedy tutaj często jesteśmy, to te brzozy całe się kołyszą. Natomiast teraz nic takiego nie ma miejsca. Widać, że te gołębie muszą wiosłować naprawdę tymi skrzydłami, żeby tutaj dolecieć. Nic ich nie przyciąga. No to odleciał. A nie, ten tu krąży. Cofniemy się. Chodź, 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 chodź. O, jest, jest, jest. O, o, o. Schodzi? O, jest, jest, widzimy. Ciekawe, czyj to będzie. No patrz. Ten twój też? Aha. Czyli to jest gąb kolegi Maćka, on sobie pokrąży, zobaczymy, a rzeczywiście tutaj koledzy, no, musi się przyzwyczaić i koniec, będzie siadał. Tak. No. Bo grill się skończył, nie? Mamy gołębia. A to jest twój, tak, ten? Aha. No, no. No tak mamy, tu mała posesja, to... Jest następny. O, jest, ale tam jest. I tam stado jest z tyłu, ale to chyba nie... O, ale ten jest z gołębnika tutaj. No, ten siadł, tak jak Maciek mówił do niego. Tam widzimy ptaka z lotu tutaj finałowego, jeżeli on się odbije, a był zakoszowany, gdzie już 12 gołębiem. Ale zaduch się straszny robić zaczyna. No.
podchodzi i patrzymy, czyli to jest gołąb. Zobaczymy zaraz, to jest gołąb. Jaś. To jest PL053, to jest też z oddziału z Myszkowa. Proszę do środka. Wszedł już. O, i tam jest grupa, o. Ten, nie, to in. Dzikie. Jaś, kto to był Jaś? To jest też 053 oddział. Myszków oddział. Tam, gdzie jest Byszek Oleksiak, ale hodowca Jaś się nazwał. Jaś i Małgosia. Tak. Dobrze. Na razie nie mamy, mamy 12 gołębi z tego lotu. Po 7-8 minutach na razie. O, o jest, jest. No widzimy scenariusz praktycznie na tych lotach, które ostatnio obserwowaliśmy, taki sam. Nie przychodzą dużymi grupami, tylko w małych takich grupkach. A tutaj mamy, widzimy bardzo zmęczonego ptaka. O. O. Kto? Tymiński Edward. Tu patrzmy, Tymiński Edward, oddział 059. Stąd tutaj, z Kosakowo, Gdynia Chylonia. Ty, a kto wypatrzył pierwszego gołębia? Ja. Aha, czyli flaszka zostanie tu skonsumowana. Dobrze. No, o, 14 ptak dolatuje też tam z nad miasta. O. I jeszcze jeden. A to twój. O, spadł od razu, wszedł, a tutaj ten gołąb chodzi. Zagląda tam przez drzwi, chce wejść. Do tej zamki. Uczą się, jak on chodzi. No. Ale. Kusikowski. Z jakiego oddziału? 0296. 0296. Kolega, Kosikowski. Koledzy Kosikowski, A.E. Kosikowski. 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 Kosikowski! Też, też całkiem innego kierunku jeszcze. Tak. Ale widać. Nie, nie, tu widać. No, tu jest jeden Maćka. A tu. Sławek! Ty nie dał za dużo kasy na zwiedzanie mu? Jest, nie martw się, jadę rekreacyjnie. O, rekreacyjnie. O. Paweł Nowicki. Paweł Nowicki! Czy to, to jest ten, co był, to jest ten, co był asem? Nie wiem, jaki to jest as, czy to... Zaraz zobaczymy. To był gołąb kolegi Nowickiego, 71185, ale my sobie zobaczymy właśnie klasyfikację as, ja tu mam podgląd też, zobaczymy zaraz, F5 odświeżymy, nie, Nowicki Paweł 71185 jest dziewiątym asem, dziewiąty as, na razie z asem Oleksiaka Zbigniewa, gołąb i piątym jeszcze asem, a tutaj popatrzmy, o, 15 gołębi mamy i kolegi Nowickiego, właśnie ten 71-85, on jest dziewiątym asem, tak? Dziewiątym asem. Czyli w klasyfikacji as jest to dziewiąty gołąb. Dziewiąty teraz jest w klasyfikacji as. O, jest tu. Zmęczone są bardzo te ptaki, widzimy. Kosztowało ich to dużo wysiłku. One musiały omijać. Tak, tak, tak. O, zobacz, że tam z nadmiasta idzie kolejny. I wszystko z nadmiasta praktycznie. A jeden jeszcze z innego kierunku. Tutaj z nadmechelinek. No jo, to nie tak.
ten to siły chyba nie ma wyjść, nie? Muszę złapać kurwa trochę równowagi.